Czy Wiktoria i Adam z programu Rolnik Szuka Żony 11 są razem? Nowy odcinek hitu TVP przyniósł przeczącą odpowiedź na to pytanie. Mężczyzna postanowił zakończyć związek z rolniczką, co mocno ją zaskoczyło i zraniło. Widzowie śledzący losy tej pary nie szczędzili krytyki w komentarzach. Wiktoria i Adam z Rolnik Szuka Żony 11 nie są razem. W niedzielę Telewizja Polska pokazała nowy odcinek programu Rolnik Szuka Żony. O tym, że przedostatni epizod dostarczył widzom sporo emocji, świadczyć mogą pozostawiane przez nich komentarze. Tuż po zakończeniu emisji w sieci rozpętała się burza. Wszystko za sprawą zachowania Adama. Okazało się bowiem, że kandydat Wiktorii zakończył z nią związek, chociaż wcześniej nic nie wskazywało na tak drastyczną zmianę w jego uczuciach. Rolnik Szuka Żony 11, odcinek 11. Koniec związku Wiktorii i Adama. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska to młoda rolniczka, która zgłosiła się do programu, ponieważ chciała poznać drugą połówkę. Spośród trzech kandydatów do dalszego etapu wybrała Adama, a on nie krył satysfakcji z tego faktu. Przed kamerami zakochani nie szczędzili sobie czułości, podczas rewizyty Wiktoria została ciepło przyjęta przez bliskich mężczyzny. W ostatnim odcinku, rolnika, odbiorcy poznali dalsze losy pary. Bohaterka projektu wyczuwała chłód i obojętność ze strony znajomego. Finalnie Adam postanowił zakończyć związek, o czym poinformował ją na jednym ze spotkań poza kamerami. Podczas konfrontacji Wiktoria nie kryła swojego żalu i smutku z powodu takiej sytuacji. Przyznała bowiem, iż tę znajomość traktowała bardzo poważnie i nie rozumie, dlaczego Adam tak z niej zadrwił. Z komentarzy pozostawianych przez internautów wynika, że i oni nie do końca uwierzyli słowom kandydata rolniczki. Widzowie, Rolnik Szuka Żony 11, komentują zachowanie Adama, widzowie śledzący nowe odcinki 11. Edycji programu Rolnik Szuka Żony w sekcji komentarzy nie szczędzili krytyki pod adresem Adama. Zdaniem wielu mężczyzna nie zachował się dojrzale, nie mówiąc od razu Wiktorii o tym, że nic do niej nie czuje. Dałam się oszukać, bo to był mój faworyt, Adam nie dorósł do życia w związku. Widać, że cała ta sytuacja go bawiła. Kompletnie niedojrzały chłopak, szok, musi mieć poważne problemy. Ona bardzo dojrzała jak na swój wiek, ułożona, ogarnięta dziewczyna. Adam jeszcze niedojrzały, kompletnie dwie różne osoby między tymi odcinkami, widać, że go to przerosło. Jedynie co, to mógł być z Wiktorią szczery, powiedzieć o swoich obawach, zrozumiałaby. A tak wyszedł na typa, który zabawił się jej uczuciami.